Siemka, z tej strony ProSoft i to jest kolejny odcinek z LEGO Harry Potter Lata 1-4. Jak sami pamiętacie, miałem robić dormitoria, ale na razie sobie je odpuszczę, ponieważ wiem, gdzie może być osoba z czarną magią i to można ją bardzo łatwo zdobyć. Więc teraz pójdziemy na lewą stronę Hogwartu, czyli tutaj. Tutaj będę sobie brał, tutaj zwiedzał i w ogóle. Ale zanim... Albo dobra, odkryję tutaj, co tylko mogę. Okej. Gdzie jest ten gimbus z tym? To ja wezmę kredę teraz. I już? Hej! Czy mam tą kartkę? Dobra. Na to... na czarną magię, nie? Czemu ja za to dostaję tylko kasę? No proszę was. Dobra. Dobra. I co dostaliśmy? Dziewczyna z Gryffindoru. Okej, to bardzo mi się przyda. Przydałby się ktoś z Ravenclaw lub Slytherinu, ale okej. A jeszcze w dodatku ja to muszę kupić. Więc ja lepszy nie jestem. To tam właśnie powinno być, ale to najpierw chcę tutaj pozwiedzać w pełni. Czyli chwila, ja się cofnę. A te wazoniki nie, dobra. Z tym też nic. Za to chyba powinienem coś dostać. Już tylko... Nic nie mówiłem. Dobra, to może pójdziemy sobie teraz w tą stronę. A, dobra. Pochodnie tutaj będę musiał brać. Oby to była jakaś postać. Bo ja chcę postacie. Dla mnie postacie są na razie tutaj najważniejsze. A czy tutaj... Co tu jest? Aha, weszłem na lekcję transmutacji. Powinienem był tu wchodzić. Najpierw tu zniszczę wszystko. A tu? Ej, tu mnie nie było. A za tablicą widzę jakąś postać. Jaki lul. Ej, serio, pierwszy raz tu jestem.
W ogóle nie wiem co tu robić. Fred Wesley. A Freda tu miałem. Kurde. Jest. Jest. Ja mam to po kilka razy zrobić. Najgorzej jest jak się ma wykupione wszystkie zaklęcia, nie? A i tutaj właśnie, dobra. Kurde, to jest szczur. Wadada. No i szczur, kurde. A też może być. Okej. Szczur. Czyli szczur też może być. Ja myślałem, że szczura nie można. O, złoty klocuch. I postać. Profesor McGonagall. I złoty klocuch. Mam nadzieję, że tutaj nic więcej nie będzie. Zresztą mówiłem, jak mi się nie uda na 100%, to trudno. Chcę jeszcze zobaczyć te flagi. Czy z nimi nic nie jest wspólnego? Dobra. Dobra, jeszcze tą lekcję transmutacji. Tak naprawdę to ja nie mogę się doczekać misji najbardziej. One mi tak przypominają stare czasy, że po prostu... za wokół się kręci. Okej. Czy ja muszę zajrzeć tylko dwa? Teraz Ron. Mam nadzieję, że dostanę za to chociaż klocucha. A nie, na pewno dostanę. Ale mi jakoś się nie przypomina, jakby była a nie, było zamienianie swoich zwierząt w kielichy w drugiej części, ale czegoś takiego nie. O kurde, zmieniłem zaklęcie. Idź. Ale coś z żabami to nie było. Na pewno nic nie było. Dobra, Hermione Granger. No, idź już. Łop. No, wiesz. Transmutacja. I tyle. ...61. A fajne! Nie powiem. O, kasę jeszcze jest. Będę musiał niedługo pójść do Madame Malkin i sobie coś kupić. Jakąś postać. By było zdobne. Nie, to ja powinienem kupować klocki, ale okej. A nie bawić się w zbieranie postaci. Dobra, fajna lekcja była, nie powiem. O, dobrze robicie, dobrze. Dobrze. Okej. Nie, Lee Jordan. Lee Jordan miał dready.
Powinni zrobić to jakoś lepiej, inaczej. Dobra, wy już tu nic nie zrobicie. Mam nadzieję, że mam chociaż dużo tych postaci. Dobra, tu jest jeszcze pochodnia, tak w ogóle. Dobra. No dobra, tam jest pochodnia. I zaraz pójdę na eliksiry. Hanna Abbott, nareszcie ktoś z Hufflepuffu. A nie, Boże, już mam Justina Finch-Fletcheya. Czy mogę tu wejść? Mogę, okej. Nie wiem, czy robić taki dłuższy odcinek. Czy może nie? Tu, dobra. Dobra. Tęczowy Hogwart. Najbardziej przydatne tutaj zaklęcie to tylko redukto. Ale wywaliło ścianę, o. Czemu tu jest jakiś... No coś tu jest. Dobra, czyli krzywołap. To musi pewnie spać właśnie. I jest klocek. Dobra. 62 na 200. Tutaj mamy czarną magię. W następnym odcinku od razu pójdę kupić Snape'a. Nie tu, sorry. Nie chcąc tu weszłem. I teraz idziemy na eliksiry, aby zdobyć profesora Snape'a, ponieważ on ma czarną magię, ponieważ jak koleś przychodził właśnie poziom na 100%, to miał Snape'a, a Snape'a można zajść na jego zapleczu. O Boże. Aha, to fajnie. Jeśli nawet to pod koniec gry będę miał wykrywacz i w ogóle, więc... Ej, ale tu nic nie ma, prawie. Serio, co jest? Dobra, to idę na zaplecze Snape'a. O, jest kociołek z eliksirem wielosokowym. A ja nie wiem, czy czasami kogoś jeszcze nie potrzebowaliśmy. Nie ma tu nic, nie ma. Tu też nie możemy pewnie wejść. No właśnie. Potrzebujemy 3 kluczy. Dobra. 1 klucz jest. Abym miał możliwość zdobycia wszystkich kluczy tutaj.
O, tutaj potrzebuję kogoś z Hufflepuffu, Justin Finch Fletcher. I oby gargulce prowadziły... dały mi ostatni. Dobra. A chwila. Zanim to wezmę, chcę wziąć tego gargulca. O nie, czy ja potrzebuję grywka? O Boże, nie. Nie mówcie. Ja na pewno potrzebuję grywka. Ale mnie załatwili. Jezus kochany. Czyli co? Czyli nie będę miał... Ale chwila. Ja już zacząłem robić tutaj specjalnie, a tu grywka potrzebujemy specjalnie. Jeju! Idę się rzucić. Nawet nie mogę, widzicie? Ale patrzcie. Widzicie, profesor Snape tam jest. Gdyby tylko mi się udało tam wejść. Jakoś tu wejść nie mogę. Jakoś zbugować, proszę. Jezu, ja próbuję jakoś wejść na coś lub na cokolwiek. Dobra, wiecie co? Chyba wiem, jaka osoba może mieć czarną magię. Więc ja zaraz do was wrócę. Okej, jestem już z powrotem, jestem u Madame Malkin i chcę sobie kupić tego podejrzanego czarodzieja. Mam nadzieję, że to będzie śmierciożerca. Chcę kupić sobie jeszcze pana Masona i pani Mason i Dudleya. A se ułożę tu. No, tysiaka darmowego dostanę. Dobra, teraz mam kociołek z eliksirem wielosokowym. Chcę zobaczyć, czy... Gdzie jest ten czarodziej? Kupiłem go? Jest, dobra, widzę go. On ma tak różdżkę, o ja. O ja. Może on rzeczywiście jest tego. Dobra, to idę obczaić. Okej, jestem z powrotem, niestety jestem zdenerwowany, ponieważ, no właśnie, nie mogę nic zrobić z tym, a tego idioty kupiłem na darmo. I fajnie się tu jeździ, tak w WGL. Wiem, że grywka można zdobyć podczas robienia poziomu 100%, ale głównie to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie i cześć.